Hej, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Velex. Prawdopodobnie to już słyszałeś, to racja, bo nie jest to pierwszy odcinek, a chyba 56, jeśli dobrze pamiętam. I słuchajcie, ostatnio, tak mówiłem, zostaliśmy paladynem, także mamy teraz troszkę opcji na to, aby wyposażyć się w nowe po prostu uzbrojenie, także chodźmy najpierw do zbrojmistrza, który znajduje się w tamtym kierunku. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie stać mnie na to, żeby wykupić sobie pełen ekwipunek, bo on tam będzie kosztował ponad 20 tysięcy eleksji, tu jak nie nawet i 30, znaczy nie w okolicach 30, ale będziemy mogli sobie go po pierwsze zobaczyć i coś tam chociaż kupimy, jakiś element, mam nadzieję. Może to nie będzie jakoś fajnie wyglądało i pasowało, ale będzie dawało mi statystyki, mam nadzieję. Także porozmawiamy z nim. Mój sklep stoi przed tobą otworem. Kupuj na co tylko masz ochotę. Dobrze. Łącznie ze zbroją MK3. No i to jest MK3, czyli nowość. Chcę pohandlować. W porządku. Pokażę ci, jakie towary są dostępne dla twojej rangi. No i rzućmy okiem. Hełm Regenta. To jest ta nowość. Ochręcz na głowę, koszt 5000, pancerz 5. W porównaniu do emisariusza to było 6, tutaj 8. Tracimy szósty zmysł, bo ja noszę te okulary, nie? Które mi dają ten szósty zmysł. Także hełmu kupować nie będę na razie, może w ogóle 5000 kosztuje. Dalej, pancerz Regenta, 20 tysięcy, o kurde. Ale zobaczcie, o ile lepszy jest. Moc parowania 60, czyli 10 więcej. Pancerz plus 14, o 14 więcej, czyli łącznie 30. Wymagania budowa na 50 i siłę spełniamy. 20 tysięcy, ja pierniczę. Dalej, spodnie Regenta, 5 tysięcy, pancerz 9, okej. Okay. Zaprojektowane dla regentów kleryków, przeznaczone do walki. Gdybyśmy sprzedali coś, to i tak nie będziemy stać na to, ale możemy sprzedać koszulę złomiarza na przykład. Spodnie mi się jeszcze zaraz, czy ja mam jakiekolwiek spodnie założone? Jak to wygląda sytuacja? Spodnie emisariusza. Czy ja chodziłem bez spodni do tego czasu? Nie mówcie. Dlaczego? Nieważne, ale... ale czegoś ważnego się dowiedzieliśmy, bo coś mi już nie pasowało, że dlaczego mi nie porównuje do moich obecnych spodni, nie? Wiecie co? Nie, nie będziemy na razie tego kupować. Dozbieram sobie 20 tysięcy i kupimy sobie pancerz od razu. Wcale aż tak dużo nie brakuje. Sprzedając inne rzeczy nie będzie mi tak stać, także nawet nie będę się tutaj tym teraz trudził. Natomiast przejdziemy sobie do matecznika. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze... Rey może nam powie coś nowego. Lub Kaja. Po drugie, weźmiemy sobie jakiegoś towarzysza. Dobra, może najpierw się przyniosę. Bo przecież napisaliście całkiem słusznie, że hej, ale wykupiłeś sobie... Nie zdążę przeczytać. Wykupiłeś sobie umiejętność, że twoi sojusznicy levelują i są silniejsi, a chodzisz bez nich. No... tak. Dlatego zmienimy to. Po prostu. O, tu jest Falk. W sumie... Dobra, chodź. Chodź za mną. Oczywiście. On nas uwielbia, z tego co pamiętam, także... Wraca Falk, którego troszkę nie było. Nie powiesz nic nowego. Nie masz jeszcze zadania dla nas. Rey. Tak samo. Duras jest. Wiele się tu można nauczyć. No i mamy też Harley'a, który jest mechanikiem, który miał naprawić ten tutaj krążownik. Ale tu jeszcze ktoś jest. Mam nadzieję, że znajdziesz. Random jakiś. Dobra. Zobaczmy, czy to już jest ten czas, bo mieliśmy tutaj wrócić po jakimś czasie, kiedy go on naprawi. Hej, słyszałem, że rozbiłeś to obóz. Tak, jesteśmy na siebie skazani. Ha, w takim razie witaj w domu wariatów. Wielkie marzenia, ciągłe ataki mutantów i zero kryształków. Coś w sam raz dla takich oberwańców jak my. Podobno objąłeś dowodzenie. Tak. Jeśli z powodu zmiany zajęcia nie odbije ci palma, to nie mam nic przeciwko. No, no, to jak mam się teraz do ciebie zwracać? Ej, nie, co się stało? A jego imperialna wysokość wiecznego bubkostwa. Już myślałem. Duper pam? Zrób swoje, a będziesz mnie mógł nazywać jak zechcesz. Ha, w
takim razie zabieram się do roboty, panie super duper super ważny dyktatorze. Okej. Okay. Mam za dużo rzeczy wymagających naprawy. Pierdolę no dobrze. Na śmieciowisku. No dobrze, czyli na razie jest za wcześnie na to. Serio. Nie mam pytań. Naprawdę nie mam pytań, że to nie jest obiekt. I faktyczny. Czyli wychodzi na to mniej więcej, że słuchajcie, ja nie mam żadnego punktu zaczepienia. Tak wam tylko pokażę, że dobrze mówię. Czekajcie, tylko może podejdziemy. Podejdziemy kawałek dalej, żeby nam tutaj nie gadali. Bezpieczne schronienie w Horcie, dokładnie. Wow. Serio? Zraniło mnie to? Dobra, patrzcie. Jak wygląda moja sytuacja na chwilę obecną? Może, okej, okay, może zanim to zrobimy, to przeczytamy sobie notatki. Możliwe, że coś nam tutaj wskoczy, jakiś quest, ale nie sądzę. Misje szponów to są te, które już wykonaliśmy oczywiście. Te projekty z Ignadonu. Czemu to się nie odznaczyło? O. Trochę jak Spice, ale to jest taka, wiecie, symboliczna dawka tego doświadczenia. Ej ty! Tak, ty! Szukam kogoś. Ludzie chcą wyjaśnień. Ludzie chcą... Nie wiem czemu, przecież to wszystko słuchaliśmy już. No, nieważne. Dobrze, co do zadań. To, mamy tak, patrzcie. Zacznijmy sobie od oznaczenia wszystkiego, znaczy oznaczenia. I w głównych misjach mamy cierpliwość. Kalak został wezwany z powrotem do Lodowego Pałacu. Tam się z nim spotkam. Nie mogę tego oznaczyć, ponieważ jest na to za wcześnie. Najwidoczniej. Coś musimy zrobić więcej. Mamy plan bitwy Zardoma, który polega na tym, że mamy zabić Konrada. Czego ja robić nie chcę i mam taki wybór. Mimo, że to jest główna misja. Chyba, tak mi się wydaje. Znaczy, no jest główna, bo jest w tej zakładce, ale chyba mam wybór, tak mi się wydaje, bo na to wychodziło z rozmów wszystkich i to byłoby głupie, gdyby tak nie było, no ale może jest jednak inaczej. Może dać znać, czy ja muszę go zabić, czy nie. Towarzysze, mamy tak, garść kryształków, czyli zlecenie na Banitę, to próbowaliśmy zrobić, nic nie wskoczyło, bo to musimy po prostu poczekać. Chyba, że musimy zaznaczyć sobie to zadanie i nie wiem, w jaki sposób, dopiero wtedy on nam powie, możemy spróbować. Nowe odkrycia, czyli Kaja, tutaj też nic się nie pojawiło, więc lecimy dalej do Edanu. Badanie mamy zabić Stormsona dla Angrima, czego też nie chcę robić i też mamy wybór, tak mi się wydaje. Mamy Elix do świątyni Many, zadanie, które mi się zbugowało i też raczej do niczego więcej nas nie popchnie. Tam mówi się, że można to zrobić, że podobno na górze jest do zdobycia, tylko tam byśmy musieli jeszcze lecieć i mi to się nawet na mapie odznaczyło, to już nie pamiętam, gdzie to było zupełnie. Mamy Abessę. Wyrzucić separatystów. Nawet nie mogę tego zadania zaznaczyć, ponieważ jest ono już jakby nie do wykonania i nie zniknęło. Mięso dla Conora tak samo, też nie zniknęło, zadanie nie do wykonania. Conor został odesłany do Ignadonu, więc nie potrzebujesz tego mięsa. Prośba o pomoc, ręce przy sobie. Baldr zabronił mi przeszkadzać mu w przeprowadzaniu sugestii. Moglibyśmy niby to zadanie zrobić, ale też jest to jedyne zadanie, które tak naprawdę moglibyśmy zrobić i mieć czyste sumienie. W pewnym stopniu. Ale nie chcę im pomagać. Więc... też nie sądzę, żeby to zadanie nas do czegoś zaprowadziło. Więc generalnie nie mamy za bardzo tutaj wyboru z tym, co możemy zrobić. Nie no, on, słuchajcie, nic nie powiedział, no. Także tak to wygląda. Myślę, że pójdziemy sobie do miasta tutaj pod kopułą. Takiego względu, że tutaj jeszcze ze wszystkimi nie rozmawialiśmy na pewno. Także możemy po prostu pozaczepiać NPC-ów. Może czegoś się ciekawego dowiemy. A jeżeli się nie uda, to pójdziemy po prostu sobie na eksplorację, jakiej dawno nie było, na północne tereny do Xakorum. I powalczymy z albami. Miejcie oczy szeroko otwarte i uważajcie na kieszenie. Ten akurat fragment tego utworu brzmi dla mnie mocno gotikowo. Plotka? To tutaj coś kurczę będzie, jakieś zadanie. Może śmietnik by mnie uratował tutaj, zaraz zobaczymy. Zgodnie z rozkazem kleryków, wszyscy mieszkańcy Bessy natychmiast otrzymają darmowe jedzenie od Jorga, podpisano klerycy.
Nic istotnego. Słuchajcie, nic takiego ważnego. My się nie lubimy, to pamiętam. Ale pohandlować możemy. I to jest w zasadzie wszystko, co możemy tu zrobić. Miałeś fart. Nie fart, tylko umiejętności. Nie fart, tylko umiejętności. To zawsze powtarzam, słuchajcie. Jakem w Dark Souls. O! Co się dzieje? Może też coś powiesz. Miasto pod kopułą daje schronienie wszystkim. Chyba z nimi nie rozmawialiśmy. Anitom, berserkom, klerykom, każdemu, kto woli odpocząć od swojej ojczyzny. Wydawać by się mogło, że z dala od domu emocje opadną, ale z jakiegoś powodu większość z nich stała się tu jeszcze większymi fanatykami. To sprawia, że czasami trudno utrzymać porządek. Baniti to prawdziwe utrapienie. Nie rozumieją zasad, nie uznają dzielenia się dobrami, czasem nawet nie szanują ludzkiego prawa do życia. Chyba niezbyt lubicie banitów. Wszyscy są tu mile widziani, miasto pod kopułą nie robi wyjątków. Ale wymagamy przestrzegania zasad, nie tylko od banitów. W starej farmie niedaleko miasta kręci się z pół tuzina banitów. Chcą się dostać do środka tylko po to, żeby zrobić rozróbę. Żyjemy tu sobie spokojnie, staramy się nie wadzić nikomu, ale ci banici... Chciałbym, żeby zniknęli. Chcesz, żeby byli martwi? Hej! Wstrzymaj konie! Nic takiego nie powiedziałem. Ale zasugerowałeś. Chciałbym po prostu, żeby przestali się nam naprzykrzać. Co do tych banitów na farmie? Masz na myśli wrogów u bram? Skazę na naszej zdrowej tkance? Tych, którzy powinni zniknąć? Jeżeli dostanę przyzwoitą sumkę, pozbędę się banitów. Miałem nadzieję, że kleryk wykaże się większym poczuciem obowiązku, ale zależy mi na pozbyciu się ich, więc zapłacę. Nagroda będzie tu na ciebie czekać. Poczujemy wielką ulgę, jeśli odejdą. Ale musisz mi udowodnić, że się ich pozbyłeś. Jezu. Przynieś mi ich głowy. No dobra. Chcesz ich głów? Jak Arks. Na kalana, że co? Ależ nie. Na co niby mi ich głowy? Nie chciałem. Po prostu upewnij się, że już się tu nie pojawią. I nie handluj z nimi, bo będziesz mógł pożegnać się z nagrodą. I bez głów. Nie przynoś mi żadnych głów. To jest dziwne. Gdzie są banici? Siedzą na wschód stąd, w starej farmie przy murach miejskich. Na pewno ich znajdziesz. To jest bardzo dziwne. Wiem, że chcę te głowy jak Arks. Jak Arks prawdopodobnie. Dobra. To będzie w ręce do pracy. Weźmy. To im nawet pomagaliśmy kiedyś, z tego co pamiętam. Okej, zobaczymy jaka będzie reakcja. Przyszedłeś spłacić dług? Bo zaczynałem się już niecierpliwić. Mam dla ciebie wiadomość od Gustawa, strażnika bramy. Czego chce ta marionetka? Nie mogę uwierzyć, że zamierza otworzyć nam bramę. Chcę zabić was wszystkich. Przysłał cię, żebyś mi to powiedział? Zawsze wiedziałem, że to żałosny tchórz. Nigdzie nie pójdziemy. Powiedz mu to. Nic mu nie powiem. Odejdźcie albo zginiecie. Jeśli odejdziemy, i tak czeka nas śmierć. A to oznacza, że nie ruszamy się stąd. To oznacza, że czeka was śmierć. Jestem z tobą. Nie wiem, dlaczego nie mogłem strzelać. Ej, nie mogę strzelać. O. Czy oni jakoś zmienili, jak działa ten miotacz? Tak! I możemy strzelać tak jak wcześniej, słuchajcie, to jest cooldown teraz, wow!
Nie spodziewałem się, że coś takiego zmienili. A to dobra jest zmiana akurat. Mogłem serię nagrać szybciej. Teraz tracimy bardzo po rozwiązaniu. Granaty ręczne i tak dalej. Już coś jest na mapie. Powinno się udać. O kurcze. To jest już ciekawsza rzecz. Nie. I piąty. Piąty jest tym, którego zaczynamy. Czyli jak nie w prawo, to w lewo. Dobra. Do tego do trzeciego. Później tu. Teraz pewnie tu. 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 Ale jestem dobry. Łatwizna. No pewnie. No to jest chyba jakiś żart. Robimy wszystko, ale liczę na to. Delikatnie mówiąc, lepszą nagrodę. Prześpimy się do rana. Żeby Gustaw się trochę tam podenerwował jeszcze. Pozastanawiał, czy my zginęliśmy, czy banici zginęli. Może się dogadaliśmy. Nie, nie śpij znowu, co ty byś tego spał? Człowieku. Chcę wyjść przez okno po prostu. Chyba normalne, nie? Nie? O! Wow! Wybiliśmy wszystkich jego kumpli, on żyje. Nic nie zrobiłem, czego chcesz tym razem? To rutynowa kontrola. No, skontroluj moją dupę. Nic nie zrobiłem, śmiało. Śmiało, możesz mnie przeszukać. I tak niczego nie znajdziesz. Wy klerycy zachowujecie się tak, jakby to było wasze miasto. Wal się razem ze swoją frakcją. Wszystkie frakcje mogą się walić. Zabierz mnie do jednego z sugestorów albo zostaw w spokoju. Co planujesz? Ufam ci. Koniec końców to ty mnie tu wpuściłeś. Ale nie mogę ci zdradzić naszego planu. Kopuła musi zniknąć. Sam rozumiesz. Nie wolno dopuścić do tego, by klerycy zdobyli Abessę. To było niesamowite. Choćbyś nie wiem, jak się starał, nic na mnie nie znajdziesz. Cholerni klerycy. To było niesamowite. Choćbyś nie... To było niesamowite. Dobra. Nie, no dobra, nie będziemy już z tamtym walczyć. Czy mogłoby w końcu przestać padać? Nieważne. Chodźmy do Gustawa. Zaraportujemy mu, jak wygląda sytuacja i to, że pozbyliśmy się tych banitów. Generalnie widziałem komentarz, że trochę przesadzam. Trochę przeceniam Alexa, nie wiem, czy na ile to jest... na serio, że jakieś większe buntu tutaj chyba nie dojdzie, że to niestety nie takie rzeczy tutaj. Myśli, że każdego może przegadać. Szkoda, jeśli tak jest. Szczęście. Dobra, Gustaw. Co do tych banitów na farmie? Masz na myśli wrogów u bram? Skazę na naszej zdrowej tkanki. Banici nie będą już problemem. Jak to? Co masz na myśli? Nie przyniosłeś mi głów, prawda? Nie? Dobrze. Proszę o to nagroda. Miasto pod kopułą ci dziękuję. Daj mi znać, jeśli zobaczysz jakichś banitów tam albo wewnątrz miasta. Lubię trzymać rękę na pulsie. Miło się z tobą robi interesy. No wewnątrz miasta to widzieliśmy. Ruszaj się. A chyba nie możemy mu o tym powiedzieć. Jesteś wolny. To jest dość dziwnym rozwiązaniem. Banita, warsztat. Darrell? Ej, z tym gadaliśmy? Ach, radosne. Yeah. Wspaniałe jest podróżowanie. Bowiem przynosi wiele spotkań. Kimże jesteś? Kupcem? Łowcą nagród, czy też może nikim, jak większość ludzi? Jestem sługą Kalana. Sługą Kalana, powiadasz. Jak mu służysz? Podcierasz mu tyłek? Przygotowujesz śniadanka? A gdybym tak skopał twój tyłek? No dobra, dobra, zrozumiałem. Nie jesteś w nastroju do żartów, ale spokojnie, dobra? Z tego, co widzę, powinniśmy się ze sobą dogadać. Znaczy, inaczej czemu miałbyś ze mną gadać, nie? Jak się tutaj żyje? Masz zapal ze mną, zanim zaczniesz zasypywać mnie pytaniami. Mam tu najlepszy towar. Nie palę. Twój wybór. Od czasu do czasu musisz otworzyć drzwi w swojej główce i rzucić okiem do środka. Ale jeśli nie chcesz, więcej zostanie dla mnie. Skoro mamy to za sobą, przejdźmy do prawdziwych interesów. Jakich interesów? Zyskownych. Prawdziwa okazja.
Widzisz? Klerycy od jakiegoś czasu kontrolują to miasto, a książę sądzi, że chcą prędzej czy później przejąć władzę wszędzie. Myśli też, że miasto pod kopułą ma być punktem wyjściowym ich militarnej kampanii. Moje zadanie polega na sprawdzeniu, czy dzieje się tu coś, co może stanowić niebezpieczeństwo dla nas w Tawarze. Udało ci się czegoś dowiedzieć o klerykach? No właściwie to niczego. Nie są przy mnie zbyt rozmowni. Chyba się nieco za bardzo wyróżniam. Chcesz więc, żebym dla ciebie szpiegował? Chcę, żebyś zdobył informacje. Jeśli o Czyli mnie szpiegował. Chodzi, możesz sobie trzymać z klerykami, jeśli chcesz. Nie zmieni to faktu, że wojna dla nikogo nie będzie korzystna, prawda? Powinniśmy unikać walk między frakcjami, dopóki albowie stanowią zagrożenie, no nie? Czego ode mnie oczekujesz? Musisz tylko wycisnąć z kogoś kilka odpowiedzi. A ja nawet wiem, kto mógłby być odpowiednią osobą. Nazywa się Lutz. Jest jednym z techników Alois. A, to byliśmy. Z tego, co wiem, próbuje naprawić połączenie z klerykami w Ignadonie. A tymczasem Alois twierdzi, że klerycy tutaj zachowują neutralność i nie trzymają z tymi z Hortu. Idź i przyciśnij Lutza. Dowiedz się, czy przypadkiem nie zbliża się ofensywa. Jak tylko czegoś się dowiesz, wróć do mnie. Ustalenie, której frakcji udzielimy pomocy, jest bardzo trudną decyzją. Te kryształki powinny ułatwić jej podjęcie. Nie będę bruździł klerykom. Bruździł? To takie brzydkie słowo. Powiedzmy po prostu, że to zwykła praca, która pozwoli ci wypełnić kieszenie kryształkami. To brzmi o wiele lepiej. Przemyślę to. Dobrze, a jak będziesz myślał, to zastanów się, na co możesz wydać kryształki. W jaki sposób technik ma dostęp do planów kleryków? To koleś, który zarządza sprzętem komunikacyjnym. Na pewno słyszał ich rozmowy na łączach. I na pewno będzie bardziej chętny do rozmowy niż ktokolwiek wyżej w łańcuchu dowodzenia. Muszę wiedzieć, co usłyszał. Muszę wiedzieć, co wie. Bla! Znów mam w ustach ten smak, jakbym zeżarł wiadro kurzu. Bla! Okej. Nie można zdecydować się na to. Chyba, że musimy najpierw wykonać to zadanie, dopiero później do niego wrócić. W ten sposób może tak wyglądać też. Ratysta. Musimy załatwić sprawy z handlarzami i załatwić zapasy. Nie graj ze mną. Hej, ty! Hej! To ty! Tak, Feng. To ja, Jax. Słyszałem, że cię zestrzelili, że nie żyjesz. Najwyraźniej byli w błędzie. Ale skoro tu jesteś, czy to znaczy, że jesteś teraz jednym z separatystów? Przyłączysz się do nas w walce o naszą sprawę? Na pewno nam się przydasz. Jaką sprawę? Uwolniliśmy się z Ksakoru, a także spod wpływu Eleksu. Było ciężko, ale udało nam się przekonać tych ludzi, żeby nas wpuścili. Teraz zaś pracujemy, żeby pozwolili nam zostać. Chcesz nam pomóc? Pomogę wam. Dobrze, powinniśmy trzymać się razem. Ludzie obwiniają nas o tę wojnę, mimo że uciekliśmy z Ksakoru. Właśnie po to, żeby jej uniknąć. Nie będą nam ufać, dopóki nie nastanie pokój. Nie ufają nawet samym sobie. Są skłóceni, podzieleni na różne grupy. Za to my, ty i ja, mamy wspólny cel. To jedyny sposób, żeby ktokolwiek przetrwał. Wygląda na to, że tolerują tu waszą obecność. Tolerują. To dobre określenie. Nadal daleko nam od zdobycia ich akceptacji. Fascynujące. Albowie, którzy uwolnili się spod wpływu eleksetorów. Zdecydowanie wielu ludzi uważa nas za niezwykłe zjawisko. Nie mamy nic przeciwko, o ile postrzegają w nas również ludzi. To miasto jest ostoją wolności, ale uprzedzenia pozostają. Banici uważają, że są uciskani. Klerycy głoszą swoją neutralność. Ale to pic na wodę. A berserkowie chyba się już całkiem w tym pogubili. Próbują omijać swoje własne prawa. Zaś my
Próbujemy odkryć, kim tak naprawdę jesteśmy. Myślę, że ludzie to rozumieją. Widzą, że próbujemy zacząć wszystko od nowa. Potrzebujecie pomocy? Ja powiedziałem, że im pomożemy. Chcesz nam pomóc. Nie rozumiem tych dialogów czasami. Próbują pozbyć się nas z miasta, a potrzebujemy jego ochrony. Bez niej nie przetrwamy. Przekonaliśmy tutejszych mieszkańców, że zasługujemy na szansę, ale zawsze znajdą się tacy, którzy będą mieć na ten temat odmienne zdanie. A albowie z Ksakoru chcą nas zabić. Jeśli mamy tu pozostać, ktoś musi wpłynąć na Kaleba i Jorga. To oni są kluczem do naszego przetrwania. Co do kwestii wyrzucenia was z miasta, jakie dokładnie macie problemy z Kalebem i Jorgiem? Jorg to berserk. Oskarża nas o szpiegowanie dla albów z Ksakoru. Twierdzi, że widział, jak przekazywaliśmy informacje na temat generatorów osłony. To stek bzdur. Gdy Ksakor przejmie miasto, to my mamy najwięcej do stracenia. Ale wolni ludzie są skrępowani przez emocje, które wpływają na ich logiczne myślenie. Wyrzucili już z miasta niektórych z nas. Teraz grożą, że resztę spotka ten sam los. Nie mamy nic wspólnego z albami z Ksakoru. W końcu chcą nas zabić. Chcemy, żeby to miejsce było dla nas domem. Wolni ludzie muszą to zrozumieć. Pomogę wam. Dobrze. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Najlepiej idź prosto do Jorga. Kaleb próbował już w przeszłości doprowadzić do naszego usunięcia. Ale to zeznania Jorga są dla nas niebezpieczne. Dzięki nim argumenty Kaleba zyskują na znaczeniu. Jeśli ludzie uwierzą, że współpracujemy z wrogiem, usuną nas z miasta. I to będzie dla nas koniec. Ale jeśli Jorg przyzna się do kłamstwa, Kaleb nie będzie miał nic na poparcie swoich twierdzeń. Nie będą mieli powodu, żeby nas wyrzucać. Dobrze, myślę, że to będzie zadanie, które możemy nawet wykonać. Pełna strata czasu, prawda? Gdzie to jest Jorg? Dobra, na samym sporo środku. Sporo o tym słyszałem, ale nie wiem. Jeśli nic nie jesz, to jedziesz. Zastanawiasz się czasem, jakby było przed uderzeniem? Okej. Okay. Czy jaka będzie tutaj rozmowa, w jakim tonie? Chrzani ci, niech się utopią we własnym gównie. No chyba już wiem w jakim tonie. Zostań tutaj. Dobra. Wierzę, że niektórych rzeczy nie słyszę. Halo. Tak, porozmawiamy później. Przychodzę od Kaleba. Czego chcę tym razem? Zeznałem, co widziałem, tak jak prosił. Cała ta sprawa między Kalebem a Fenkiem zaczyna mnie wkurzać. Żałuję, że w ogóle się odezwałem. Rozumiesz? Ale co się stało, to się nie odstanie. Powiedz mi swoją wersję tej historii. Moją wersję? Jestem między młotem a kowadłem. W zaufaniu powiedziałem Kalebowi, że widziałem, jak Feng spotkał się z Albem poza miastem. Możliwe, że to też był separatysta, ale nie byłem pewny. Więcej nic nie widziałem, ale Kaleb postanowił donieść o tym klerykom. Przekonał mnie, że Alb, z którym spotkał się Feng, musiał być wysłannikiem Ksakoru. Tak naprawdę nie mam pojęcia, kto to był. No właśnie. Ani z jakiej był frakcji. W kwestii separatystów... Możesz mi coś doradzić, to wszystko kupy się nie trzyma. Idź do kleryków i przyznaj, że się pomyliłeś. Nie mogę tego zrobić, Kaleb okrzyknie mnie zdrajcą. I z tego co wiem, Kaleb ma rację. Ten Alp mógł być z Ksakoru. A co jeśli Feng rzeczywiście jest szpiegiem? Falk wyraża dezaprobatę. No właśnie dlatego nie chciałem, żebym tutaj podszedł. Nie powinieneś pozwalać na to, by Kaleb cię zastraszał. Masz rację. Nawet gdy byliśmy w Goliet, pozwalałem, by mną sterował. Zbyt długo słuchałem cudzych poleceń i robiłem, co mi każą. Masz rację.
Zbyt długo wykonywałem polecenia Kaleba. I gdzie mnie to zaprowadziło? Pójdę do kleryków i powiem im, że Albowie są niewinni. Pomogłeś mi podjąć decyzję. Dziękuję. Pójdę do kleryków i zrobię to, co trzeba. Nie chcę, by z mojego powodu wyrzucono kogoś z miasta. Ja za chwilę wybieram jakąś ze stron. O czym myślisz? Trudno powiedzieć. Muszę się zastanowić. Już tylko szanuję, a nie uwielbiam. Dziwny wybór. Może i dziwny, no. Miałem nadzieję, że tego nie usłyszysz. Szczerze mówiąc, dlatego tam cię zostawiłem. Czemu kazałem iść ze mną? Nie, to dobrze. To będzie Alp i... Może znowu coś ci się nie spodoba. W takim razie. Ilu już nie żyje? Ktoś powinien się tym zająć. Inaczej to... Ten raczej nic nowego nie powiem. Nasza rozmowa nie ma sensu. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Nikt tego nie wie. Możecie pozostać w mieście. Udało ci się przekonać Jorga, żeby przyznał się do kłamstwa przed klerykami? Dobrze. Wygląda na to, że sprawiedliwość nie jest dla kleryków jedynie pustym słowem. Za swoją postawę otrzymasz nagrodę. To połowa moich dziennych racji. 500 kryształków, ładnie. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby wyrazić moją wdzięczność. Kurde, jak on 1000 dziennie dostaje, no to ładnie mu się tutaj... Co masz dobrego? Powodzi. Coś byśmy mogli sprzedać. Nie oszukujmy się, nie będę z tego korzystać. Z tego też. Dobra. Nira. Czego ode mnie chcesz, kleryku? Wypędzić mnie? Może nawet zabić? Nie przestraszysz mnie. Twoi ludzie to zaraza tych krain. Chociaż jest w tobie coś innego. Przebywasz może czasem w naszym towarzystwie? Kiedyś byłem Albem. Tak. Przestałeś przyjmować Alex. Ty porodziliśmy chyba tego facetów Albów, nie? Zastanawiam się, jak tego dokonałeś. No. Niech logika... Aha. No ale zapamiętaj to, to znaczy, że chyba będziemy mieli jeszcze coś z nim do czynienia kiedyś. By przynajmniej logika podpowiadała. No i dobrze, podejdziemy sobie słuchajcie po Fenkę. Generalnie myślę, że na tym byśmy sobie teraz zakończyli ten odcinek, także Fenk, chodź. Chodź za mną. Kilka z nich wciąż tu jest. I to by było na tyle, także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek pojawił punktualnie. Jutro również o godzinie 16.00 możecie spodziewać się materiału z Alexa. A o 18.00 dziś i jutro Dark Souls 2. Także trzymajcie się, do następnego razu. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do komentowania i was jeszcze będę mega wdzięczny za każdą ocenę tego filmu. Cześć!